Człowiekowi towarzyszy smutek w życiu, gdy jest pozbawiony Pana Boga, ponieważ człowiek pozbawiony Boga nie ma wewnętrznego uzasadnienia dla swojego istnienia i nie ma sensu, który go spełnia. Czyli człowiek bez Boga pozbawiony jest źródła radości. Człowiek pozbawiony Pana Boga nie ma nadziei. A pozbawiony Pana Boga to nie ten, kto o Bogu nie wie, tylko ten, kto nie ma z Bogiem relacji w miłowaniu się wzajemnym. To człowiek w relacji z Panem Bogiem to nie ten, kto coś sobie o Panu Bogu wyobraża, a żyje w samodzielności duchowej, czyli poza obszarem łaski, tylko to jest człowiek w tym smutku jest tym, który próbuje wystarczyć sam sobie, sobie nie wystarcza, a nie zdobył się jeszcze na to, by się uniżyć przed Panem Bogiem i się Nim wypełnić. Natomiast to błogosławieństwo, błogosławieni, którzy się smucą, albo oni będą pocieszeni. Tu chodzi o smutek, który jest wylewaną miłością, tęsknotą z miłości do Boga. Nie jest to smutek ten egzystencjalny z powodu pustki, tylko jest to smutek, który jest tęsknotą, aby się z Bogiem scalić, Jemu służyć, by Bóg był obecny, poznany i miłowany. Czyli jest to tęsknota za miłością, która jest człowiekowi już dana, przyobiecana, a człowiek jeszcze jej nie doświadcza. To jest tego rodzaju. To nie jest smutek. To jest raczej sytuacja oczekiwania i cierpliwego przyzywania Pana Boga. I to cierpliwe oczekiwanie, przyzywanie zamienia się w radość spełnienia.